STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Łukasz, trzeci mecz wiosny i trzeci raz zapraszamy Cię do pomeczowego wywiadu. To nie powiem, nie staje się nudne, chcemy, aby tak było zawsze. Powiedz, jak to robisz? To, no, piłka szuka mnie, piłka po prostu siedzi mi na nodze, no co mam więcej powiedzieć. Dobre decyzje, ładne strzały, no pierwsza wiadomo, poszukałem po prostu strzału, piłka mnie znalazła, Dawid super mi piłkę dograł, wpadła tak, jak idzie, to idzie po prostu. Słuchaj, jako od urodzenia Żabol z Knurowa opuszczałeś boisko przy praktycznie owacji na stojąco, jakie to uczucie? Wspaniały moment, no co mam więcej powiedzieć, nasi kibice po prostu są wspaniali, najlepsi na świecie, zawsze o tym marzyłem, no kolejne marzenie się spełnia, cóż mogę więcej dodać, no. Łezka się wokół kręci. Łukasz, Sandecja to drużyna, która tutaj do momentu przyjazdu do Zabrze miała fantastyczny bilans. 2 zwycięstwa, 9-0 w bramkach, a tutaj przy Was praktycznie nie istnieli. Powiedz mi, co stało się z Górnikiem w ciągu tych ostatnich dni? Przede wszystkim powiedzieliśmy sobie, żebyśmy grali w piłkę, tak? Nie kopali, tylko grali w piłkę, bo potrafimy grać w piłkę. Potrafimy grać w piłkę, dzisiaj to udowodniliśmy i tak mamy grać co mecz. Czy na wyjeździe, czy u siebie, potwierdzać, że po prostu piłkarsko jesteśmy od drużyn innych lepsi. Tomek, Sandecja wydawała się bardzo groźna, fantastyczny bilans, 2 zwycięstwa, 9-0 w bramkach, ale Ty tak naprawdę zbyt wiele pracy dziś nie miałeś. No tak, no Sandecja na pewno wydawała się groźna, bo 9 bramek strzelić w 2 meczach i natomiast też w Zagłębie jest Sosnowiec, które straciło 5 bramek z Sandecją, to na pewno świadczy o tej drużynie dobrze, że umiem strzelać bramki. Tutaj po prostu zagraliśmy dobry mecz, linia obrony, cała drużyna nasza zagrała dobrze w defensywie i w ofensywie. Graliśmy mądrze i to zaprezentowało, zagraliśmy na 0, 2 z przodu. Wośniewskiemu wszystko siedzi, także tylko się cieszyć, oby tak dalej. No właśnie, ta współpraca z linią obrony układa się też fantastycznie, w tym meczu przynajmniej. Silna Sandecja nie była się w stanie przebić przez dobrze zorganizowaną defensywę Górnika. No tak, tak jak mówię, Dani Suarez, Bartek Kopacz, Adam Dank i Rafał Kosznik dobrze to połapali wszystko, także Sandecja nawet nie oddała strzału, jak było widać, może jakieś tam 2 strzały, ale to nie było nic groźnego. Także można powiedzieć, że dzisiaj zagraliśmy w obronie po profesorsku. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.